Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem omówić ten oto piękny nóż. O, może nie jest on piękny, ale mi się na przykład podoba. Jest to Benchmade 555-1, czyli mini Griptilian w upgrade'owanej wersji ze stalą 20CV na głowni i okładkami z G10 dwukolorowego, G10, G10 niebieskie, G10 szare, jakiś tam to jest laminat, nie wiem. Nie wiem, tajemnica produkcji. Pierwsze i najważniejsze. Blade Playa nie mam. I udało mi się go wycentrować bez problemu. Sam się wycentrował w trakcie używania. Też chodzi bardzo fajnie, gładko po tam kilku miesiącach używania. Może nie jest taki super gładki jak na przykład Paramilitary 2 czy coś. Ale bardzo gładko teraz chodzi. Para trójka też jak się wyrobiła, też super gładko chodziła. Za to się wycentrował i nie ma Blade Playa. Także to takie dwie najważniejsze rzeczy, które mi przeszkadzały. Przeszkadzały mi po prostu po unboxingu i myślałem, że nóż oddam. No kilka dni myślałem o tym, żeby go oddać. I minęły te 2 tygodnie i już nie mogłem go oddać. Tak czasem bywa, ale no faktycznie nie żałuję. Więc przejdźmy teraz do omówienia już samego noża. I muszę powiedzieć, że ma i zady, i walety. Jednak na początek szybkie porównanie do kilku znanych noży. Tutaj na górze Benchmade Bugout, którego głownia jest tylko trochę większa. Może powinienem to pokazać tak. Jak widać, nie jest to jakaś tam straszna różnica. I tu na przykład Victorinox Pioneer, którego głownia jest troszeczkę mniejsza. Szybkie wymiarowanie. Głownia 70, powiedzmy 4 mm. Długość całkowita 17 cm. I 3-4 mm, krawędzi tnącej powiedzmy, że 7 i waga 81, przynajmniej na mojej wadze. Tak szybko tylko pokażę, że bugout waży 52 gramy. Mini grip zawsze mi się podobał, czy to w tej wersji, czy w innej, bo jest jeszcze w innej głowni z kołkiem. Natomiast no, wersja 555 miała właśnie szlif wklęsły, przez co nóż mógł wydawać się, powiedzmy, delikatniejszy. Tutaj zrezygnowano z tego i miałem akurat okazję wykorzystać jedną głownię i drugą głownię i wiem, że jednak ta ze szlifem wklęsłym byłaby lepsza. Szybkie porównanie noży typu Benchmade Mini Grip, z tym, że troszkę różnych, bo ten jest oczywiście z dziurką, ten jest z kołkiem. I tu właśnie widać tą wysokość szlifu, który w tym przypadku, w obu przypadkach jest teraz taki sam, więc kiedy robiłem porównanie takiego mini gripa z tą głownią do starego, z taką głownią, gdzie szlif był wklęsły, właśnie tam powiedziałem, że no, że on będzie miał słabszą głownię. W tej chwili zobaczcie, będzie głownia taka sama, raczej tak samo mocna i ten pewnie już w tej chwili będzie miał nawet mocniejszy sztych od tego standardowego, powiedzmy tam, drop pointu. Ten ship's foot będzie teraz mocniej, tak samo mocny, jeśli chodzi o tę krawędź, nie krawędź, tylko szlif, i jeszcze będzie miał mocniejszy sztych. Natomiast tu możemy fajnie zobaczyć, może ja je nawet złożę, bo to nie ma sensu. Aha. Zobaczcie jeszcze jedna rzecz. Ten oczywiście chodzi super fajnie gładko, bo mini grypy te standardowe gładko nie chodzą. Można tak powiedzieć, no. Troszkę trudniej wyrobić w nich tą gładkość taką. Można też to zrobić, ale w tym to przyszło o wiele łatwiej. No i teraz możemy porównać właśnie tak dokładnie tutaj, że ta konstrukcja się różni. No on jest różowy, bo to jest mojej żony. Jakby ktoś się pytał, dlaczego, skąd ty masz różowego mini gripa. No mam różowego, bo to jest mojej żony. Czyli tu chcieli zachować te wycięcia i je zachowali, z tym, że to, no to jest dosyć duża różnica, nie? Tutaj palec sobie jeździ, tutaj
czuję pewną trakcję. Tu na dole tych wycięć nie zachowali. Tutaj też jest ten dodatkowy grip, czyli chwyt. Właśnie o to chodziło w tym nożu. I tu na dole też wycięcia są w tej wersji. Oczywiście nie ma tych wycięć w tym miejscu. Czyli tu jest dodatkowa trakcja w tym miejscu. Nie ma dodatkowej trakcji. Na górze tu mamy tylko ponacinane to. Tu mamy jeszcze jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, że jimping, tak, w plastiku. I jeszcze jedna rzecz, być może najważniejsza, już widzicie, o co chodzi, tak, tutaj te diamenciki są zrobione, ale to jest śliskie. Tutaj mamy ten właśnie kształt diamencików, ale chwyt jest, czyli griptilian. Można by było w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć na chwytak lub no, chodzi o chwyt, czyli o grip. Tutaj zostaje tylko kształt ten wycięcia, który fajnie, dobrze leży w ręku, ale nie każdemu, bo trzeba mieć małą dłoń. Tutaj jak się nóż chwyta, no to faktycznie no, dostajemy jeszcze to, te dodatkowe. Dodatkowym plusem jest ta trakcja, natomiast no tu jest o niebo lepszy materiał zastosowany na rękojeści, no i oczywiście głowni, ale my w tej chwili rozmawiamy o griptylności, czyli chwytalności tego noża lub po prostu chwycie, jaki otrzymujemy, więc to jest śliskie, co oczywiście na EDC jest lepsze, bo to tak mały nóż nie jest stworzony do nie wiadomo jakich prac, raczej do takich zwykłych prac codziennego, te, które się wykonuje codziennie, czyli otwieranie paczek, otwieranie listów, przygotowanie jedzenia, coś takiego. Same delikatne, powiedzmy, że prace. Więc aż takiego mocnego chwytu nie potrzebuje. No a tutaj no, jest to, nie dość, że to jest lepszy materiał niż ten FRN, no to jest też super fajnie wykończony oczywiście. Tutaj jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo ładnie zrobione, nie ma się do czego przyczepić, także no to tutaj no, no widać, nie? No zwłaszcza to połączenie, te dwa kawałki plastiku złączone ze sobą, no wyglądają o wiele gorzej niż to. I zobaczmy, jeszcze są przekręcone z jednej strony, śruby z tej strony nie wychodzą, więc tu od tej strony reprezentacyjnej może to i lepiej wygląda, że nie ma tutaj tych dwóch dodatkowych śrub, ale za to no, no to już niszczy wszystko, tak? Wygląda to jak w jakimś tanim chińskim plastikowym pistolecie lub innej zabawce, no, no tak to po prostu wygląda, tak mi się to po prostu kojarzy inaczej niż w tym przypadku, gdzie mamy filary, tak jak w takich konkretnych nożach, które już no, są z wyższej po prostu półki. Dlatego czy warto zapłacić te parę stów więcej? Przy obecnych cenach ten kosztuje chyba 430-450. Ten można jeszcze poniżej 600, ale to jest tak między 600 a 700 zł dostać. Czy warto dopłacić te tam powiedzmy 200 za to? No i nie zapominajmy, że mamy tutaj jeszcze o wiele lepszą stal, tak? Mamy stal 20 CV, natomiast tutaj mamy stal 154 CM. No obecnie te noże produkowane są w stali S30V. No o moje zdanie to nie musicie się pytać, bo już widać, co ja wybrałem, tak? Widzieliście unboxing, wiecie, że ja to wybrałem, ten nóż wybrałem, z tym, że troszkę się tam pozmieniało, ale rzeczywiście jest fajny i sam nie wiem jeszcze, czy on tak naprawdę wyleci ode mnie, czy nie. No bo, no, no chciałem ten nóż mieć, fajne we mnie uczucia wzbudza i lubię go używać, lubię go nosić, lubię go w ogóle, lubię go trzymać w ręku, no. To jest też to, czego po prostu chciałem. No głownia typu Shipswood fajna jest do EDC. Przypomina mi oczywiście Sebenze Insingo. Gdybyśmy tutaj zeszlifowali, na pewno byłby to taki sam kształt.
I do EDC jest naprawdę, naprawdę najlepszy, zwłaszcza jeśli chodzi o tego typu cięcia. Kiedy mamy nóż taki, musimy taki kąt przyjąć, żeby zrobić takie cięcie. No, przy tego typu głowni kąta nie trzeba takiego dużego i od razu mamy idealne, fajne cięcie. Na dodatek ma troszkę tego brzuszka, więc no jest fajny, no ale niestety no tutaj te szlify, one nie są pod zbyt dużym kątem, głównie 3,2 mm. Tej wklęsłości jednak tu brakuje. Gdyby to był jeszcze szlif wklęsły, byłby to idealny nóż. Natomiast no pewnie ta stal nie pozwoliłaby na to, bo by się kruszyła. 154 zastosowana w pierwotnej wersji jest może mniej podatna na ukruszenia niż ta bardzo twarda stal, więc tu pewnie pojawiłby się wtedy problem, dlatego się zdecydowali na zastosowanie takiego szlifu. Stal jako tako, nie wiem, z tymi super stalami to ja mam takie doświadczenie, że ta różnica między na przykład tą stalą a taką, czyli S30V, to nie jest ona aż taka super zauważalna, przynajmniej w użytkowaniu EDC, może przy jakimś ciężkim katowaniu noża, to wtedy by się wyczuło to. Zobaczmy jeszcze sobie, że tutaj śruby są jednostronne, czyli tutaj nie mamy czegoś takiego, że nóż skręca się z dwóch stron. Natomiast nadal mamy ogromną ilość śrub, jak to przy Benchmade'ach niestety bywa. Linersy też są stalowe, tutaj pełne, żadnych wycięć nie zrobili, więc linersy zostały takie same. G10 po prostu. Ja myślałem, że to niebieskie to będzie liner, a to nie. To jest G10 tak zafarbowane, czyli że składa się z jakichś chyba dwóch połączonych ze sobą kolorystycznych elementów. Ale w dotyku jest bardzo fajne, jest takie miękkie, trochę jakby guma, ale no to jest przecież G10. Już blokadę Benchmade'a omawiałem kilka razy, więc nie ma sensu tu się nad tym rozczulać. Odciągamy kołek, nóż się odblokowuje. Nóż też wyposażony jest w otwór na linkę. Tutaj jak widzicie jest jimping, tutaj nie ma. Tutaj jest też, ale to wszystko jest, przynajmniej w moim odczuciu, śliskie. Jeśli chodzi o słowo od użytkownika, no mi się jego dobrze używa, ale tego mi się bardziej, lepiej mi się używa, czyli Benchmade Bugout jakoś tak teraz gości w mojej kieszeni cały czas. Wyparł ten nóż, ja go sobie kupiłem jako główny edec i jedyny mój nóż, ale tak patrzę, że raczej Bugout będzie tym jedynym nożem. Najwyżej jak ten sprzedam, to dokupię sobie jakieś fajniejsze okładki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!